sposób, musi być minimum godzinę, musi być na miejscu, bo jest check-in samochodu, czyli sprawdzają. Każdy musi mieć kamizelkę. Musi mieć lampki, po dwie na wena i te lampki, te migające światełki. Przynajmniej cztery na całą drużynę. To jest obowiązkowe. I oni jak ustalają bezpieczeństwo, to jest na pierwszym miejscu. Oni udzielają, spotykają każdy wen na godzinę przed wyścigiem, ma odprawę i oni dają nam również po dwie flagi na samochód. Chodzi o to. I teraz tak każdy musi zapamiętać. Każdy biegacz i każda osoba z wenie, która będzie, czyli kierowca albo menadżer kierownik, bo też się zagadamy, czy będziemy taką osobę brać, podczas przekroczenia drogi musi z tą flagą przechodzić jak przez szkoły. Trzykrotnie nieprzestrzeganie tego z flagą powoduje, że tym jest dyskwalifikowany.